No siemaneczko. witam Cię w 81. już odcinku podcastu Tenera Personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. Dzisiaj będziemy mówić o tym, od czego zależy, czy my chudniemy, czy my nie chudniemy. I musimy to wyjaśnić, bo naprawdę w internecie można gadać, gadać, tłumaczyć, uczyć, a naprawdę e, ludzie dalej nie rozumieją, od czego to zależy i dalej się słyszy. Jakieś powielane mity, lub po prostu widać ewidentnie na podstawie tego, co mówi dana osoba, że ona nie ma pojęcia w ogóle nic na temat odchudzania, dlatego my teraz sobie omówimy tą podstawę, czyli to, od czego zależy, czy ty schudniesz, czy ty nie schudniesz. I rzeczą, którą musisz poznać, czyli tą podstawę, jest tak zwany bilans energetyczny i co to znaczy. Mamy kalorie, które my spalamy w ciągu Dnia. I to jest, i tutaj wyobraźmy sobie, że po tej stronie jest taka waga, można powiedzieć, i e, jak wiadomo, z jednej strony będzie za ciężko, to ta strona się podniesie, jak i na odwrót. No i z tej strony mamy te kalorie, które my wydatkujemy, spalamy w ciągu dnia z różnymi, e, z różnymi czynnościami, o których zawsze będziemy, e, o których za chwilę sobie powiemy, i z drugiej strony mamy kalorie, które zjedliśmy z pożywienia. I jeśli ty spalisz, załóżmy swoją aktywnością całkowito w ciągu dnia 3000 kalorii, no to znaczy, że można powiedzieć, że twoje zapotrzebowanie kaloryczne to jest te 3000, właśnie, czyli tyle kalorii musisz zjeść, żeby dostarczyć właśnie tyle energii, ile idealnie twój organizm z siebie, można powiedzieć, wyrzuca. I jeśli zjesz te 3000, to znaczy, że no, zjadłeś swoje zapotrzebowanie, czyli tyle, ile wynosi twoje wydatkowanie dzienne. I wtedy twoja waga będzie stała w miejscu, bo idealnie dostarczyłeś tych kalorii, które akurat wydatkujesz. Więc załóżmy, że masz szklankę wody, nalewasz do niej wody i nalałeś jej tyle, że idealnie jest równo. Więc ani nic nie się nie wylało, ani nic nie zabrakło. Więc to jest ten idealny poziom. I bilans energetyczny to jest właśnie ten stosunek spalonych kalorii przez nas organizm do tego dostarczonego. I teraz, tak, jeśli nasz organizm spala w ciągu dnia 3000 przez swoje aktywności, a ty mu dostarczysz więcej kalorii, to on sobie weźmie tylko tyle, ile mu on potrzebuje. Czyli te 3000, a ta reszta to została, czyli załóżmy, zjadłeś 25000 kalorii, czyli te 500 kalorii, które no jest mu niepotrzebne, no bo nie potrzebuje tyle energii, on sobie to zostawi na później. I organizm zostawia sobie to na później w postaci właśnie tkanki tłuszczowej na naszym ciele. I Jeśli ty długoterminowo będziesz dostarczać organizmowi więcej energii, czyli kalorii, niż on potrzebuje, to on codziennie będzie sobie odkładał do magazynu, nazwijmy to na później, to energię. Czyli będziesz tej tkanki tuszowej nabierać coraz więcej. Ale on dopiero ją wtedy wykorzysta, kiedy temu dostarczysz mniej energii w ciągu dnia, czyli będziesz w tak zwanym deficycie kalorycznym. Czyli jeśli twoje zapotrzebowanie to jest 3000 kalorii w ciągu dnia, a ty zjesz 2,5, to jemu 500 brakuje, to on musi, dobra, brakuje mi 500, to ja idę do magazynu po tą resztę. Idzie do magazynu, zabiera 500 kalorii nie? i wraca, załóżmy. I w ten sposób z tego magazynu zabrał tkankę tłuszczową, czyli z twojego ciała, czyli ona ubyło jej. I jeśli ty znowu zaczniesz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, czyli dostarczasz tyle samo energii, niż, yy, tyle samo energii jak potrzebuje twój or, organizm, to ten tłuszcz na magazynie dalej będzie leżał. On będzie sobie czekał na takie dni, kiedy będzie ten deficyt, kiedy będzie brakowało tej energii z, ze środowiska, z zewnątrz. Więc jeśli ty, załóżmy, przez jakiś tam czas swojego życia wcześniejszego jadłeś dużo kalorii, czyli miałeś tę nadwyżkę, to ty odkładałeś do magazynu ten tłuszcz. Co finalnie no, spowodowało, że ta tkanka tłuszczowa się odłożyła i załóżmy, że Ty nagle jesz mniej kalorii, czyli spadło to z nadwyżki możliwe, że na zapotrzebowanie i to powoduje, że Twoja waga stoi w miejscu, ale tkanka tłuszczowa jest dalej, bo ona czeka sobie w magazynie na te dni, kiedy będzie brakowało tej energii i żeby się jej pozbyć, czyli opróżnić ten magazyn, musisz dostarczać mniej energii niż on potrzebuje, wtedy on będzie ten niedostatek brał z magazynu. I z czasem zajdzie do redukcji tkanki tłuszczowej. I to jest ten cały bilans energetyczny, i od tego zależy to, czy ty chudniesz, czy ty nie chudniesz. Na no teraz, w ogóle, co wchodzi w skład tego naszego zapotrzebowania, czyli tego, że ile my musimy jeść? Na pierwszym miejscu jest tak zwana podstawowa przemiana materii, czyli taka ilość tej energii, kalorii, która jest potrzebna do Twojego funkcjonowania po prostu. Takiego, że Ty leżysz na łóżku i nic nie robisz, czyli do oddychania, do pracy mózgu, do pracy Twoich narządów wewnętrznych. To jest jakby pierwszy komponent tej kaloryki w ciągu dnia. Druga rzecz jest to spontaniczna aktywność fizyczna, czyli to, co ja mam niezaplanowane. Czyli zobacz, oglądasz mnie już, nie wiem, 5 minut minęło i ja cały czas gestykuluję, nie? Gdzieś tam się pokręcę w lewo, w prawo. To jest ta spontaniczna aktywność fizyczna, bo ja tego nie planuję. Ale te ruchy, które ja wykonuję teraz powodują, że ja palę kalorie. Jeśli ja w ciągu dnia dużo będę wykonywał takich aktywności, Właśnie w postaci spacerów, gestykulowania, jak mówię, czy kręcenia się przy biurku, to to jest wydatkowanie energii przez mój organizm. I to powoduje, że ja tych kalorii po prostu potrzebuję więcej. Więc w dużym skrócie im więcej się ruszasz nieplanowanie, tym więcej możesz jeść. I waga będzie stała w miejscu. Czyli Twoje zapotrzebowanie będzie wyżej. Więc siłą rzeczy, jeśli ty masz pracę fizyczną, Albo taką, gdzie Ty co chwilę latasz, nie wiem, jesteś listonoszem, to zobacz, że Ty cały czas jeździsz rowerem. Wchodzisz na górę, zanieś list na klatkę schodową, schodzisz w dół. To jest aktywność. A porównaj sobie teraz tą aktywność z osobą, która siedzi przy biurku całymi dniami i się w ogóle nie rusza, nie? Nawet, wiesz, tak jak ja. Nie pobuja się na lewo, prawo, nie pomacha rękoma, tylko dosłownie sztywniutko. To taka osoba, taka osoba wydatkuje mniej energii w ciągu dnia, więc siłą rzeczy ona nie potrzebuje dużo jeść, żeby utrzymać wagę. Więc to jest ten drugi komponent, który wchodzi w skład naszego zapotrzebowania, i tutaj jest największe pole popisu. Więc jeśli masz koleżankę lub, lub kolegę, który on tyle je fast foodów i tak dalej, po prostu no, pudełki pełne jedzenia nosi do, do, do pracy, i, i po prostu jak go widzisz, on tylko je i dalej jest szczupły, to dlatego, że. On prawdopodobnie ma tak dużą aktywność, właśnie na przykład tą spontaniczną, że właśnie jego organizm potrzebuje tyle energii, żeby utrzymać tę wagę, nie? a z drugiej strony jesteś Ty, gdzie siedzisz wiecznie na przykład w domu przed telewizorem, a jak jedziesz do pracy, to dalej siedzisz i wszędzie jeździsz samochodem, to zobacz, że tego ruchu tam nie masz w ogóle, więc siłą rzeczy tu jest jego zapotrzebowanie, a Twoje jest tutaj i on sobie może pozwolić na więcej jedzenia, a, a Ty nie. Trzecia rzecz, która wchodzi w skład tutaj, również naszego, w naszej energii wydatkowanej w ciągu dnia, jest to już ta aktywność zaplanowana, czyli nasze treningi siłowe, treningi cardio, treningi interwałowe, sporty walki. No bo wiadomo, jeśli ja idę na trening zaplanowany, to spalę tam kalorie. Jeśli idę na sporty walki i będę miał tam sparingi w brazylijskim jiu to spalę tam kalorie. Jeśli mam cardio 300 minut w tygodniu, to palę na tym kalorie. I czwarta rzecz, która jeszcze wchodzi w ten skład wydatkowania energii przez, na, przez nasz organizm. Jest to termiczny efekt pożywienia i możemy powiedzieć, że to jest taki podatek od jedzenia. Mianowicie o co chodzi? Jeśli ja zjem 3000 kalorii i dostarczyłem do organizmu 3000 kalorii, no to mój organizm potrzebuje to strawić i żeby strawić, będzie potrzebował spalić kalorie. Czyli jem 3000 kalorii, żeby to strawić, organizm, organizm spala 300 kalorii na przykład. I te cztery właśnie elementy wpływają na nasze zapotrzebowanie. I jeśli Twoja masa ciała będzie wysoka, to też zależy od płci, czy też wieku, no to ten nasz pierwszy element będzie się różnić. Drugi element, czyli ten nasza, nasza spontaniczna aktywność fizyczna. Im więcej się ruszasz w ciągu dnia, tym możesz jeść więcej i chudnąć. Trzecia rzecz, czyli zaplanowane treningi cardio. Jeśli tego masz też więcej, to jeszcze więcej możesz jeść i chudnąć. No i czwarta rzecz, jeśli na przykład jesz sporo białka, produkty pełnoziarniste, Organizm będzie potrzebował też więcej energii, żeby to przetrawić. Więc siło rzeczy mało zyskać troszeczkę więcej, ale to jest bardzo malutki procent. I to, co przekłada się, na naj... co przekłada się najbardziej na te nasze kalorie, to jest podpunkt drugi, drugi, czyli ta spontaniczna aktywność fizyczna. Czyli to, że ty masz niezaplanowany ruch w ciągu dnia. Czyli idziesz do sklepu, ale nie samochodem, tylko na piechotę. Jeśli z kimś rozmawiasz, to nie siedzisz tywno w fotelu, tylko chodzisz po pokoju, gestykulujesz. Jeśli rozmawiasz przez telefon, to chodzisz, gestykulujesz po domu. Masz pracę fizyczną zamiast siedzącej, i tak dalej, i tak dalej. I to przekłada się właśnie na to, że twoi znajomi dużo jedzą i mają idealne sylwetki, w ogóle nie tyją, a ty prawdopodobnie, jak tylko spojrzysz na jedzenie, to ta tkanka tłuszczowa się odkłada, no bo po prostu mało się ruszasz. I tyle. Więc. To jest nasza prawa strona, czyli te kalorie spalane przez, nas, przez nasz organizm i z drugiej strony mamy to, zje, te zjedzone kalorie, czyli to wszystko, co po prostu wkładasz do buzi i ma kalorie. I teraz tak, właśnie to jest to, jeśli Ty masz niską aktywność fizyczną, no to Twoje zapotrzebowanie jest nisko, no bo nie potrzebuje Twój organizm więcej do funkcjonowania. Więc siłą rzeczy, jeśli kalorie masz nisko, które są Ci potrzebne do, do funkcjonowania, no to mniej możesz zjeść, nie? A żeby schudnąć, to musisz jeść jeszcze mniej. A zobacz, co się stanie, jak będziesz miał dużą aktywność. No to, żeby utrzymać wagę, to musisz jeść, jeść dużo. A żeby schudnąć, to musisz jeść troszeczkę mniej. Ale i tak sporo. Więc zobacz, że jeśli zwiększysz swoją aktywność fizyczną, to może być tak, że będziesz jadł dużo, a ta waga i tak będzie spadać. I w pewnym momencie wiesz, waga Twoja spada, to Twoje zapotrzebowanie też spada. I potem musisz dostosować kalorie i zamówić w deficyt. I potem znowu gdzieś tam to spada, spada, spada. I Ty znowu yy, uczynasz kalorie, albo zwiększasz aktywność na przykład, nie? I znowu ta masa ciała spada, więc zapotrzebowanie też spada. No i finalnie po na przykład pół roku jest nagle minus 20 kilo. Więc to, czy Ty schudniesz, czy Ty nie schudniesz, Zależy od tego bilansu energetycznego, czyli jeśli ty wydatkujesz 3000 kalorii i spożywasz 3000 kalorii, to będzie waga stała w miejscu. Jeśli zjesz więcej, będzie się odkładać tkanka tłuszczowa, bo to jest energia dla organizmu na później. A jeśli ty zjesz mniej kalorii niż potrzebuje twój organizm, to organizm będzie brał z magazynu tą dodatkową energię, ile mu brakuje, czyli właśnie z tkanki tłuszczowej, aż czasem spowoduje to, to, że tej tkanki tłuszczowej będzie mniej, czyli nastąpi. Odchudzanie, redukcja tkanki tłuszczowej. I to jest cała właśnie filozofia odchudzania. I jeśli Ty mówisz, że jesteś w deficycie i nie chudniesz, to znaczy, że tego deficytu tam nie ma i tylko ci się wydaje, że on jest. Nagrałem o tym inny odcinek podcastu, więc zapraszam Cię. Prawdopodobnie dlatego tak myślisz, bo no myślisz, że jest ten deficyt, a tak naprawdę go nie ma, bo źle liczysz kalorie, albo źle ustaliłeś zapotrzebowanie, i tak dalej, i tak dalej. A jeśli potrzebujesz mojej pomocy, bo jestem trenerem online właśnie w odchudzaniu, to pamiętaj właśnie, że możesz podjąć ze mną współpracę online czyli że ty jesteś tam u siebie gdzieś w mieście, może za granicą, bo cię nie ma w Polsce. I chcesz, żeby ktoś pomógł Ci się odchudzać, bo no po prostu no jakby przysłuchałeś mnie, ale dalej nie wiesz, jak to samemu lub samej zrobić. No to w opisie tego podcastu będziesz miał możliwość lub będziesz miała możliwość zapisania się do mnie na taką rozmowę kwalifikacyjną, gdzie sobie porozmawiamy. Ja Ci też powiem, jak taka współpraca wygląda i pod koniec finalnie takiej rozmowy podejmiemy decyzję, czy będziemy działać, czy nie. A ja Ci dziękuję bardzo za odsłuchanie tego odcinka podcastu i zapraszam Cię do kolejnego odcinka w następną niedzielę o godzinie. 10. Do usłyszenia, trzymaj się, cześć!